Siema kochani, na kanale Dream Hunter. Tak sobie ostatnio przemyślałem troszeczkę, tak sobie myślę sam do siebie czasami i mówię, że nagrywając te wszystkie filmiki, to wszystko pokazujemy wam część swojego życia, część swojej pasji. Dzisiaj podzielę się z wami czymś wyjątkowym dla mnie, gdyż właśnie jadę na spotkanie, na które czekałem od lat, a mianowicie dzisiaj odbieram z lotniska swojego ojca. Nie widzieliśmy się ponad 7 lat, więc jestem pełen ekscytacji na to spotkanie. Tata przylatuje na tydzień czasu, więc pewnie uda mi się coś nagrać, może jakieś wędkowanie, coś, bo raczej nie jest to osoba, która lubi chadzać po lesie z wykrywką, ale zobaczymy jak będzie. No mam nadzieję, że uda coś się nagrać. Zeszły weekend się niestety nie udało, nie było niestety czasu, ale mam nadzieję, że tym razem pójdzie inaczej, więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Trzymajcie się. No i udało się ojca wyciągnąć do lasu. Z detektorem nie lata, ale jest. Pierwszy sygnał solidny, no i mamy pierwszą monetkę. 1P 1971 roku, więc zaczyna się całkiem fajnie od moneciaka. No i lecimy dalej. Zobaczymy, co będzie. No i mamy kolejną monetkę. 1970. 50p. Ja ją przetarłem. Trochę nawet patyny z niej zedrzeć. Ale to nic. Mała wartość tej monety, aczkolwiek cieszy. Lecimy dalej. No i mamy kolejny dołeczek, tym razem melduje się królowa Elżbieta II z 97 roku. Pozdrawiamy rocznik 97, nic wielkiego, ale kolejny moniak wpada. Poza tym wykopałem parę zrywek od puszek, czego niekoniecznie będę wam pokazywał, bo zobaczycie to wszystko na podsumowaniu. LKS, lecimy dalej. No i strumyczek sobie płynie, a my mamy pierwszy dzisiaj kawałek ołowiu. Miękkie, elastyczne, ciężkie, nie ma wątpienia, co to jest. Zobaczymy, czy znajdziemy dzisiaj tego więcej. Już nazbierałem chyba łącznie z 1,5 kg ołowiu mam w samochodzie, więc niedługo pójdą na przetop. A my lecimy dalej, szukamy czegoś lepszego. Babcia z małym pomagierem tu. Tu w wodzie kolejny sygnał, nawygarniałem trochę i wyszedł dojechany łosoś. Rocznika niestety nie uda się z niego odczytać, jest bardzo dojechany. Widać, trochę tu poleżał, ale to nie problem. Kolejny moniak, lecimy dalej. No i mamy kolejny dołeczek, tym razem kawałek żelaza. Nie wiem od czego to. Zobaczymy później, może uda się to jakoś trochę doczyścić i zobaczyć, co to jest, ale nic ciekawego. Ale jest kolejny fant. Śmigamy dalej, kopiemy dalej, szukamy dalej.